Pająk domowy ma 4 pary oczu. Patrzy na ciebie jedną parą oczu i jeszcze 3 innymi oczami. Jaki ułamek jego oczu patrzy na ciebie? Trochę to straszne, ale tak jest. Zastanówmy się. Pająk ma 4 pary oczu, czyli razem ma 8 gałek ocznych. Patrzy na nas tymi przednimi, czyli jedną parą oczu, czyli ma tam 2 gałki, czyli mamy ułamek 2/8, ale potem patrzy jeszcze na nas 3 innymi oczami, czyli 3 z 8, czyli patrzy na nas przednimi i jeszcze tymi dodatkowymi 3. Aby obliczyć, jaki ułamek jego oczu patrzy na nas, musimy dodać te 2 ułamki. 2/8 dodać 3/8 to jest dodawanie ułamków o tych samych mianownikach. Jeżeli mamy te same mianowniki, czyli te liczby na dole, pozostawiamy mianownik bez zmian, przepisuję, a liczniki dodajemy. Zatem tutaj dodam 2 i 3. A 2 dodać 3 to jest inaczej 5. 5/8. 5/8. Zatem patrzy na nas 5/8 oczu pająka.